nasze województwo ma się czym pochwalić, a to wszystko jest dzięki, można powiedzieć, przede wszystkim dwóm grupom, przedsiębiorcom i samorządom. Te dwie grupy powodują, iż możemy dzisiaj mówić o efektywnym wydatkowaniu środków unijnych. Co jest źródłem sukcesu tego? Mianowicie to, że zasady są transparentne, że jest konsekwencja ze strony samorządu województwa i że jest ścisła współpraca beneficjentów, jak i tych, którzy rozliczają projekty. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za zrozumienie, ale również za różnego rodzaju aktywność i otwartość, ponieważ mały błąd na początku generuje duże błędy na końcu. I tutaj się to sprawdziło, że dobre przygotowanie zarówno beneficjentów do absorpcji środków unijnych, jak i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, do również aktywności w tym zakresie, spowodowało, że dzisiaj jesteśmy jednym z wiodących województw, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych, może nie tylko wydatkowanie, ale o właściwe inwestowanie. Sami Państwo, jeżdżąc po województwie, widzą, jak bardzo województwo się zmienia i to jest między innymi tego zasługą. Sejmik Województwa Podkarpackiego na bieżąco monitoruje pracę zarządu i tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować za aktywność na tym polu, za ścisłą współpracę i wiecie, że na Podkarpaciu bardzo dużo się dzieje.